O ty. Czemu wy nie możecie paść? Nie czaję. Przecież quest ba wyraźnie mówi. Aha, skopać tyłki. No dobra. Hej, stop! O! Człowieku, jaką ty masz parę. Ogarnij, naprawdę. Dobra. Z dubeltuby chyba jednak będę musiał go przycisnąć. No inaczej tego nie widzę. Dubeltuwa. Oj, come back, coward. Dobrze. Z tego cię ściągnę. Ło. Te, zabiłem go chyba teraz. Nie wiem, tak mi się przynajmniej wydaje. Ło, podło. Ty, walnął. Teraz martwi? Nie, dalej utracili przytomność. Dobra, kij im w oczy. A w nagrodę sobie wypiję tą krwawą Mary. Jep. Dobra. Jeszcze przeszukajmy ich wieżę. Oni są nieprzytomni. Możemy ich przeszukiwać ile chcemy. Zamknięte. O, jakaś mapa. Waleczka wudu. Banek. Dużo dzbanków. Jakaś starożytna wiedza. Coś jeszcze mają tutaj? O, fajnie. I need a lockpick. Dobra. Wszystko chyba wzięliśmy, nie? Stąd? Wszystko cisieńko. To zrobimy save'a. To jeszcze możemy przeczytać jakieś notatki. Możeśmy znaleźli w sumie. Dziennik Holdbiego. Aha, dobra, okradł, cieszę się. Dobra, to ja uciekam im. Oni za ten czas odzyskują przytomność. Wszyscy są szczęśliwi. Tylko teraz jakby to tak uciec, żeby się nie zabić. Ło. Mniej więcej tak kombinowałem. Ty kurde, zjedz coś. Zmień broń jeszcze. Dobra. Poszło. Dobra. Coś tu jeszcze? A, tutaj chyba to trzeba wziąć. Właśnie. Ale okej. W sumie chyba już zrobiłem wszystko. Chociaż nie, misja dalej jest tutaj. Aha, ja chyba więcej źle zrobiłem. O kurde. Niedobrze. Nawet bardzo niedobrze. Kurde no. No to właśnie wszystko jest przez to, że oni byli rozdwojeni. Wszystko tylko przez to. I've got your diary and the booty. Now talk. Damn it. Shit. I confess, I robbed Jack. So what are you gonna do about it? Hmm.
I'm going to report this to your superior officer. The commandant would have me in front of a firing squad. He's mad, I tell you. I have a better idea. This is all the gold I have, so we're quits now. Well, you leave me no choice. New order. Guard the mangroves. But you... Just gave you an order. March. Okej, czyli jedno z dwóch zrobione. A gdzie ten Tanner? A, siedzi sobie. Teraz jest wstawiony. I'm thinking... You? This is gonna be a laugh. Get over here. Dobra. A to walczymy sam na sami, to dobrze. Ło. Moment. Regeneracja życia musi być istotna. Dobra, to bimberek raz dwa. Słabiutko walczysz. Ty, on już nie powinien żyć. Ej nie, jakie to jest nienormalne. Przecież on już nie powinien żyć w ogóle. Aha. Ja mu wbiłem miecz, a on żyje. My head is pounding. Fuck the fuck off. Chcesz jeszcze raz? From now on, you will do whatever I say. Alright? Alright, okay. Calm down. No, dziękuję. You are now going to make the lighthouse spick and span. He who's dealing with an injury doesn't have to worry about the insults. Come on, I want to see the dust rise. I knew I should have stayed in bed. You're Jack's replacement. Go to the beach. And if I don't want to? I didn't ask for your opinion. To the beach, march. Yeah, yeah. At least I don't have to look at your mug anymore. Dobra, i ustawieni, jak w kąciku. Dziękuję, dobranoc. Teraz tak, idziemy do Jacka. Pogadamy z nim długo i zakończymy odcinek. Bo myślę, że już chyba stanowczo nam wystarczy. No i ładnie, teraz są ustawieni. Jak w kolejce. O, przyszedł. Przyszedł tu już hold by. I'm not good enough. Kurde, jeszcze nie. Tak słabo z nami. O, idzie następny przybłęda. About your problem with the soldiers. You can go back to your lighthouse. Thought I'd never be rid of those two. Thanks, lad. No more sand in my boots. Here, for you. Co to masz? O, dzięki. Here. Holby stole this from you. I can't tell you how grateful I am. Take this. It's better off in your pockets than his. O, dzięki. I was in Puerto Zacarica. And what news? They're preparing for the apocalypse, and the soldiers are everywhere. They're really starting to get scared. You haven't missed much. Thanks anyway for telling me. Don't forget, however bad things get, just drink your cares away. And once again, the world is a great place to be. Oh, fajnie, kolejna misja wykonana. Now we have to guard the east after all. Tell me about it. It's got me over a barrel. I hope that beast in the mangroves doesn't come anywhere near us. You're a chicken, Holby. The beast in the east has better things to do than snack on a pushover like you. Shh, I think the bastard is listening to us right now. Dokładnie. A shadow creature is living in the mangroves.
I knew you were spying on us. I'm not telling you anything. Go and ask Tanner. Mm-hmm. What's that shadow you were talking to Holtby about? Why do you always stick your nose in other people's business? Forget about the shadows. I'm not scared of them. Reinforcements will arrive at some point, and then we'll send them back to the hole they skulked out of. You're a fucking big mouth. And you're a braggart. Fine, you punched me in the face. Well done. Wasn't like it was hard either. Przebiłem ci mecz. I bet you can't beat the creature. Znaczy, mieczem cię przebiłem. If you do, idioto. I'll give you 250 gold. O, ciekawe. Where in the mangroves will I find this shadow creature? Why don't you haul your ass over there first? It's got to be lurking about somewhere in the east. Mm-hmm. It's a deal. 250 gold, and the beast in the mangroves is history. That's assuming it doesn't rip you to shreds. Wouldn't be a loss. Just have the gold ready for me when I come back. Dobra. Dobrze. Damn it. Why did I have to be stationed here with you of all people? Zadał mu pytanie. The stodge from the camp mess tastes like shit. Dobra, mamy questy, teraz co robić? O, mamy dwóch nawet. Oraz. Dobra, teraz tak. Misje. Taka riga. A, to są już te wykonane w sumie. Władca szaleństwa. Tanner uważa, że się z władcą nie powinien zająć. A, to jeszcze się przejdziemy w stronę mapy. Ale gdzie ta mapa nas prowadzi? W tym rzecz. Tutaj aż. Ciekawe, ciekawe. Mamy długą drogę w sumie. No to trochę popływamy. Nam to nie zaszkodzi w sumie, jak będziemy pływać. Mieliśmy już skończyć odcinek, co prawda, ale widać, że jeszcze mnie ciągnie do tego, żeby tutaj dłużej pograć. Tam jeszcze, co prawda, nie byliśmy wcale. To trzeba przyznać. No i w sumie przejdziemy się, dlaczego by nie. Tylko byle szybko. A tym morskim stworzeniem byśmy się zajęli w sumie jutro. Dobra, jest to, czego szukamy. O kurde, ale tu ponuro. Zapisz grę. Okej, dobra. O, cieszę się, że łopata. Kto to, Daniel? Ty, ożywieńcy. A my mamy skilla. O kurde. Ty, co za koleś, kurde, taki damage sra. Moment, moment. Najpierw ciebie wykończę. Powiedziesz mi tu sprawiał dużo kłopotów. No patrz. Ty, gnoju. O. Dobra. Podło. No patrz, ten skalny. No dobra, może tego skalnego najpierw wybiję. Ale fajnie, że on się zbugował, a... No chodź, że tu pajączku. Aha, dobra, fajnie, że on się umie obronić. Dobra, teraz to wam się trzeba zająć. O kurde, ale by przywalił z czaru, ale mamy szczęście. Tutaj żeśmy go zrzucili. No w sumie to nie istotne. Dobra, przynajmniej padł. Oczko jakieś. Dobra, no powiem wam, tu stworzenie. Tutaj już więcej stwarzają pewne zagrożenie dla nas. Widelec, fajnie. Wzmacniany pistolet. Cóż to mamy? O! Ile przy damage na to wychodzi.
O, to weźmiemy. Pięknie. Nieźle. Lepszy pistol. Zawsze coś. Lena i Stefan. Jakaś tutaj para zmarła. He almost always managed to evade the blows the undead dealt. But once, his cuirass was destroyed. He kept the cuirass as a lucky charm, and buried it with his treasure on Antigua in the back country. Good to know. O, nowe zadanie. Uszkodzony kirys i skarb szczęśliwego pirata. Tylko gdzie to wszystko mamy teraz w takim momencie? Dobra, Antigua. A, to już staje na misja. A Kirys gdzie? Aha. To się nie dowiem za bardzo. Trochę kiepsko. Korzeń myśliwego. Dobra, szukamy dalej. Tutaj są nieco spadki FPS-ów, ale to w takich miejscach to się może zdarzyć. Sprawdzamy dalsze miejsca. Coś się może znaleźć. O kurde, co to jest? O nie, znowu mam do czynienia z cmentarnym. Czyli z ożywieńcami, mówiąc ogólnie, mamy do czynienia teraz. Ty czemu mi uciekasz? Lol. A, panie, że pudło. Jezu, jakie to jest agresywne. Masakra. A, dostała. Poszło. O, ten pistol to robi damage, trzeba przyznać. Nieco większy, ale to dobrze właśnie. No taki, na takie wykończenia to jest przydatne. No i zaraz nam się żywność skończy. Taka bieda. Dobra. Im dalej idziemy, tym więcej już więcej. O, i kolejny cmentarny. Ło! Tu trzeba było zrobić unik. O, pudło. Miło. No i znowu pudło. Człowieku, weź ty celuj lepiej. Ło! Unik, dobry. A, dostał. Pięknie. O! Zwiększymy sobie chyba wartość cwaniactwa. Jak się opłaca w ogóle? Jak się w ogóle opłaca? Bo ty, na wpływ sobie byśmy zostawili, potem byśmy poszli do tego kucharzyna Osiriza i go tam nieco przekonali bardziej. To by było w sumie dobre. Ja bym sobie to, tą całą wysepkę przeszukał. Tak dla pewności, zapisz grę, chłopie, bo ty naprawdę prosisz się o ryzyko. I to niezwykle duże ryzyko. Dobra, unik. A zjedz już sobie to. Bylebyś, kurde, już tak częściej nie obrywał. O ty. Kurde. Niedobrze. O kurde, low. Ale co ty robisz, ty kurde przygłupie? Przecież zaraz zginiemy. Dobra. Dostał. Porządnie.
No nie, no nie wierzę w niego. Nie umiesz ubić tego pająka w końcu. Człowieku, kurde, naprawdę wziąłbyś się troszeczkę. Ogarnął. No i dobra. Szybko, szybko, bo tutaj trzeba ten skarb wziąć jak najprędzej. Ale jeszcze bym wyczyścił tą wyspę tak przy okazji, żeby ona była czysta. Rzeczywiście. Słudzy cienia. O kurde. Teraz to chyba będziemy mieli poważny problem. Co wrzeszczysz? Dobra, jeden padł. Teraz drugiego. Przybierzemy. Tylko tak, żeby kurde ten debil nam nie przeszkadzał wielki. No i patrzcie, nie stwarzają mi zagrożenia. Ja jak sobie tutaj ich tłuczę. Poszło. O, sługa cienia. Czy ten koleś sobie chyba odpuścił mnie? Zapisz ty grę, bo jak mamy z nim stawać do walki, było, to trzeba od razu. Podło. O, jest. O! Ty no, rób te uniki! Bo gorzej niż z babą. Pudło. 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 O jest. Ty się kolego pozbieraj. Jest. Dobra, teraz bimber. I dwa razy to. O chłopie. Dostał. I jeszcze raz. Aaa. Pistolecik robi krzywdę. Dawaj lucik. Dzięki, ruda żelaza. No, przyda się w końcu. Taka ruda. Ruda, ruda, ruda. Coś tu jest? Teraz sprawdzimy. Nie. Tylko kotwica. I nic więcej tak znalazł. Dobra, idziemy dalej tutaj. Kurde, ale tu jest naprawdę mega ponuro. Zobaczymy, jak my dalej będziemy podążać. A przejdę się tam, co mi szkodzi. O, mamy tutaj piekielnego nieogara. Pięknie, zdechło szybko. Szukamy dalej. Ty, jakieś ognicho, ktoś tam jest? No, puste. Nie, ktoś tu jednak jest. Ty człowieku. Oh, there you are. Didn't think you were coming anymore, old bastard. I can leave again if you like. Now, now. Who's getting the hump? I'm Roscoe, a man who is gonna make you rich. Our encounter is a sign. The dead wanted it this way, believe me. Na pewno. You wanna make me rich? How's that supposed to work? I'll share my treasure with you. Easy as that. All you need to do is help me find it. I tell you, there are at least 5,000 gold coins in it for you. What's the catch? No catch. I'm not one of them crooks of the Inquisition. Their dealings stink to high heaven, but this one is genuine. You got my word for it, on my honor. So, how about it? Can I count you in or not? Aren't you afraid of the shadows? Nope. I'm betting on my good luck. Besides, I'll be able to afford an entire army soon. I'd like to see which creature dares approach me then. And at the moment, you're here. Who else could pose a threat to us? The dead speak to you? Yeah, it's my old man, if you must know. He was a big deal among the pirates once. And now he's blathering non-stop in my dreams. He told me that someone would come and help me. And that person is you. Take me to your treasure. Finally, my dreams are coming true. We'll be bathing in gold soon. We can buy the most gorgeous... Yeah, yeah, start walking. Good.
Make sure none of those shadow things ambush us. Let's go. So... Dobra. Zapiszemy grę. I jedziemy z tym. What are you gonna buy first? I think I'll buy myself a sumptuous residence first. And the title of governor. And of course a governor needs his own battleship. With lots of big guns. Ale ty masz wyobraźnię, człowieku, normalnie. Mógłbym cię nawet zabić za to. Ale nie chcę tego robić. Dobra, dojdziemy do tego skarbu. Bo do tego samego, którym ta mapa opowiada. Pokazuje, wskazuje. Więc. The demon is mine! Wiecie co, teraz by się przydało wziąć. A przydałoby się wziąć dubeltówkę i to jak nic. O, on też ma dubeltówkę. Tej walną mnie i tak. To już by mi tam nie padł. Kurde, zostaw to. No patrz, uderzył. Dobrze. Jak dostanie takie manto? Jep. Poszło. No i ta taka dubeltuwa się przyda. No, bo takie coś zabije od razu. Takie ścierwo jako. Jak oni. Dobra, idziemy dalej. Ale też nie mogę przesadzać. Mamy. Aha. Here we are. I can't see any treasure. Of course you can. It'll be buried. Here, take this map. This will make your search easier. You'll also need a shovel. You can have mine. And when you find the treasure, grab as much of it as you can carry. Aha, i teraz każe mi tam iść. Moment. To musimy zmienić zadanie w takim razie. A jest tu Kirys. Szukam czegoś, no kurde, no. Jezu, to tak dużo jest tego już? Dobra, to idziemy dalej. Ten skarb w sumie już. Weź to szybko. Idźże. I weź najlepiej jakiś miecz. Tak. Mieczyk będzie najlepszy. Mimo wszystko. Poszło. Okej. Ło! Jeszcze jeden. Dwóch! Kurde! Myśmy mnie przypadkiem nie wykończyli. Trzech! Tej, za dużo was już. No nie, za dużo, stanowczo. Nie, to już jest źle. Tej nie, to już jest niebezpiecznie. W takim razie. Dobra, jeden padnie. Ło! Dobra, jeden padł. Ty! Moment! Muszę się napić. Kurde, i jest panicznie źle. O jest. No nie! Żebyście mnie tylko nie pozabijali. Patrz no. Dobra, zostajesz sam. Zostajesz sam. Dobra, wiecie co? Zakończymy tu odcinek i w następnym odcinku będziemy kontynuować, bo to będzie już za długo trwać. Dzięki wielkie za obejrzenie. Jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie, yo!